Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić Państwu dzisiaj kilka słów dotyczących odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy sobie potrzebni, czyli relacje uznania oraz ich współczesne zagrożenia. Taki jest temat tego mojego krótkiego wykładu. Nazywam się Mirosława Nowak-Dziemianowicz, jestem profesorem w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pracuję w Katedrze Pedagogiki. Proszę Państwa, nauki społeczne, które reprezentuje pedagogika, psychologia, socjologia, te wszystkie trzy dyscypliny bardzo są do siebie w niektórych miejscach podobne i na pewnym poziomie ogólności możemy powiedzieć, że ich celem, ich zadaniem jest opis, wyjaśnianie i pomoc w rozumieniu współczesnego społecznego świata, świata, w którym my wszyscy żyjemy. Wobec czego bardzo często my, badaczki i badacze społecznego świata, zajmujemy się takimi problemami, takimi sytuacjami, które są związane ze współczesnością, z tym, co dzieje się tu i teraz, co jest bardzo aktualne. Ja od pewnego czasu zajmuję się relacjami uznania, badam je, opisuję je. Jestem w tej chwili autorką dwóch książek. Jedna to Walka o uznanie w narracjach, jednostka i wspólnota w procesie konstruowania tożsamości. To książka, którą wydałam w 2016 roku. I książka, którą w tej chwili skończyłam, która jest w tej chwili w procesie wydawniczym, to Szkoła jako przestrzeń uznania. Od paru lat zajmuję się relacjami uznania i wydaje mi się, że coraz bardziej jestem przekonana, że to jest bardzo ważna kategoria, która opisuje pewien wymiar naszego funkcjonowania w świecie współczesnym, w którym to wymiarze możemy mieć wiele problemów, wiele kłopotów, wiele oczekiwań i wyzwań, czyli tego, co jest zarówno dla badaczy, jak i dla nas wszystkich członków naszej wspólnoty do zrobienia. Relacje uznania stanowią właśnie takie zadanie, taki problem, który po pierwsze warto opisać, po drugie warto zrozumieć, a po trzecie warto budować. Dzisiejsza sytuacja, dwa miesiące trwająca od marca do teraz, to sytuacja takiego permanentnego, globalnego, a nie tylko lokalnego, poczucia zagrożenia, poczucia niepewności, poczucia ryzyka, doświadczenia ryzyka i lęku, lęku bardzo takiego pierwotnego, lęku o swoje zdrowie i życie, ale również lęku egzystencjalnego, lęku o swoją przyszłość, lęku o to, co będzie. Ten lęk dotyczy każdego z nas i nie jest tylko lękiem skierowanym na moje własne zdrowie i życie, na moją własną przyszłość, czyli zarówno ten lęk taki biologiczny, jak i ten lęk egzystencjalny nie dotyczy tylko mojej osoby, tylko mnie. Dotyczy on także moich bliskich. Tak samo jak o siebie, albo nawet bardziej. Boję się o moich bliskich, o ich zdrowie, o ich życie, ale również o ich przyszłość. O to, co ich czeka w tym świecie, którego nie znamy, o którym nie wiemy, co do którego bardzo różne mamy koncepcje. Jedni z nas uważają, że po tej pandemii, po wszystkim, co z nią się wiąże, nadejdzie
tak zwana normalność i my po prostu wrócimy, tak jakby to była tylko stopklatka, jakby ktoś nas na pauzie zatrzymał, a świat czeka i wystarczy rozwiązać ten jeden problem, problem wirusa i wracamy do tego, co było i takich osób jest bardzo wiele, to jest jedna z koncepcji naszego powrotu do normalności, ale druga, równie liczna, jest już bardziej, powiedziałabym, poważna, najeżona problemami, to jest przeświadczenie, że świat już nie będzie taki sam, że po tym, co spotkało globalną wspólnotę, co spotkało ludzi na całym świecie, a więc zagrożenie związane z koronawirusem i to nasze zatrzymanie, ta nasza społeczna izolacja, to wszystko, co się z nią wiąże, sprawią, że to, do czego wrócimy, będzie zupełnie odmienne od tego, co znaliśmy dotąd. I ja, jako badaczka relacji uznania, pomyślałam sobie, że warto spojrzeć na tę kategorię, właśnie pokazując trochę tych aktualności, tego, co się ujawniło, co się jakby pokazało, co łatwo jest dzisiaj zrekonstruować badaczom społecznym dzięki właśnie tej wyjątkowej sytuacji, w odniesieniu do pytania, dlaczego jesteśmy sobie potrzebni. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie i oczywiście można je zbanalizować i odpowiedzieć na nie tytułem klasycznej już książki Aronsona, z którego jeszcze ja się uczyłam na studiach na psychologii, Człowiek, istota społeczna. No, człowiek jest istotą społeczną i dlatego jesteśmy sobie potrzebni. Bez innych ludzi nie istniejemy, bez innych ludzi nie nauczymy się ludzkich sposobów zachowania, ludzkich form życia. Znane są wszystkim studentom pedagogiki badania klasyczne już dzisiaj również nad dziećmi wychowanymi przez wilki, dziećmi, które znalazły się w lesie, malutkie dzieci porzucone i tymi dziećmi zaopiekowały się zwierzęta, pomogły im przetrwać biologicznie, natomiast dzieci te nie prezentowały ludzkich zachowań, chodziły na czterech kończynach, wydawały odgłosy podobne do szczekania i warczenia wilków, nie znały języka, nie umiały mówić, no bo nie miały się gdzie nauczyć. To jest króciutki, klasyczny, naprawdę podstawowy przykład, który natychmiast się nam włącza, kiedy chcemy powiedzieć, że bez innych ludzi człowiek nie będzie człowiekiem. Że istotą naszego człowieczeństwa jest to, że jesteśmy społeczni, że relacje, interakcje to coś, co nas buduje, co nas konstruuje, co nas tworzy, co pozwala nam funkcjonować. Jeżeli się zgadzamy z tą tezą, jeżeli widzimy cały szereg badań, które tę tezę udowadniają i ją podtrzymują, to rozumiemy, że sytuacja obecna, że to, co się w tej chwili dzieje ze względu na epidemię, jest sytuacją trudną, jest sytuacją, która wymaga od nas wszystkich, od dorosłych i dzieci, starych i młodych, seniorów i przedszkolaków, wymaga zupełnie nowych zachowań, nowych umiejętności, nowych kompetencji, nowych sposobów radzenia sobie z pewną nieoczekiwaną, nagłą i zaskakującą trudnością. Ta trudność, jej istota polega właśnie na tym, że zostaliśmy zamknięci w społecznej izolacji. Ta trudność polega na tym, że musieliśmy się dowiedzieć od specjalistów, ekspertów, że inni ludzie stanowią dla nas zagrożenie, że jeśli nie będziemy się spotykać z innymi ludźmi, że zredukujemy
ilość relacji, w jakie wchodzimy, relacji społecznych, to będziemy bezpieczni. Zamknięci w domach z tymi, z którymi mieszkamy, niektórzy mieszkają sami, wtedy są zamknięci sami, inni mieszkają tylko z współmałżonkiem, wtedy zostali we dwoje. Jeszcze inni z dzieckiem. Zamknięci w tych swoich małych światach, w tych swoich rodzinach, wszyscy doświadczamy izolacji społecznej. Wszyscy zaczynamy rozumieć, czym jest dla nas obecność drugiego człowieka i kim jest dla nas drugi człowiek. Czyli jakby wszyscy stawiamy sobie pytanie, do czego jesteśmy sobie potrzebni, dlaczego jesteśmy sobie potrzebni i wszyscy szukamy na to pytanie odpowiedzi. Moja propozycja odpowiedzi na to pytanie mieści się właśnie w teorii uznania. Oto kategoria uznania to pojęcie teoretyczne, ale jakże przekładalne na każdą sytuację, w której się znajdujemy. Relacje uznania oparte są na tym, że oto moje poczucie własnej wartości, moja samowiedza, moja samoocena aktualizuje się dzięki obecności drugiego człowieka. Aktualizuje się dzięki mojej z nim relacji. To ja w oczach drugiego, to ja w twoich oczach mogę potwierdzić swoją wartość, swoją ważność, swoją pozycję, swoją mądrość, swoją atrakcyjność, swoją dobroć, tylko dzięki temu, że tak mnie spostrzegasz, że za taką osobę mnie uznajesz. Uznanie to jestem ja w oczach innego. Uznanie to jest relacja, to jest interakcja. Ale to nie jest żadna wartość obiektywna, to nie jest żaden fakt obiektywny. To nie jest coś, co można zmierzyć, zważyć, co można porównać, że ten ma tyle uznania, ten tyle. Nie, to jest subiektywne przekonanie, to jest subiektywne poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, samowiedza, samoocena, coś bardzo subiektywnego, co buduje się w mojej relacji z tobą, co buduje się w mojej relacji z drugim człowiekiem. I tylko tym drugim człowiekiem może dojść do relacji uznania i do doświadczenia uznania. Ja tylko dzięki innym ludziom, dzięki ich spojrzeniu, ich uważności mam szansę na to, żebym poczuła uznanie, żebym zobaczyła, że tak, inni ludzie darzą mnie szacunkiem. Inni ludzie uważają mnie za wartościową, za dobrą, za opiekuńczą, czy jakąś tam jeszcze. A więc uznanie to intersubiektywne doświadczenie poczucia własnej ważności, własnej sprawczości, własnego znaczenia dla innych i w świecie z innymi. Jak można budować relacje uznania w izolacji? No nie można. W izolacji nie buduje się relacji uznania. Relacje uznania buduje się między ja i ty. Relacje uznania, zdaniem twórcy koncepcji uznania, którą ja rozwijam w moich badaniach, Axela Honneta, relacje uznania można opisywać, obserwować i w ogóle tworzą się w trzech takich sferach uznania. Axel Honneth mówi o trzech sferach uznania. I dopiero relacje w tych trzech sferach składają się na to, co się nazywa taką spójną, dojrzałą tożsamością człowieka, który czuje się dobrze z innymi, który czuje uznanie, czuje szacunek, czuje się pełnoprawnym członkiem wspólnoty. Pierwsza sfera uznania to sfera życia rodzinnego. To sfera tych najbliższych, intymnych relacji. To sfera, w której budujemy poczucie bezpieczeństwa, tak zwane bezpieczeństwo ontologiczne.
bezpieczeństwo ontologiczne to jest takie bezpieczeństwo, które może się pojawić na pierwszym etapie rozwoju w relacji z rodzicami, z mamą, z opiekunką, z opiekunem. Relacji, która polega na tym, że pojawia się zgeneralizowane na całe nasze życie przeświadczenie, że na innych mogę polegać, że inni będą reagowali na moje potrzeby, że kiedy ja zakomunikuję jakąś potrzebę dla siebie ważną, potrzebę, która jest w stanie deprywacji, a więc niezaspokojoną, że jestem głodna, że jestem zmęczona, że jestem chora, że mnie coś boli, że jest mi źle, że jest mi smutno, że jestem nieszczęśliwa, to jest ktoś w moim życiu, kto usłyszy tę moją potrzebę, kto zauważy, że ona jest w stanie deprywacji i kto na nią odpowie, kto będzie gotów ją zaspokoić. I to najczęściej we wczesnym dzieciństwie jest mama i tato, jest babcia i dziadek. Są bliscy, którzy po prostu reagują na każde piśnięcie dziecka, na jego płacz, którym dziecko małe komunikuje swoje potrzeby. Dziecko małe nie umie powiedzieć, jest mi niewygodnie, znudziła mi się ta pozycja, zabierz tą wielką lalkę, którą postawiłaś w łóżeczku, bo się jej boję, albo już nie mogę na nią patrzeć, bo stoi tu już od 3 godzin. Dziecko tego wszystkiego nie artykułuje słownie, werbalnie, nie umie, dziecko płacze. Da? I to, co zrobi w takiej sytuacji otoczenie, czy zareaguje na ten płacz, czy u dziecka wytworzy się zgeneralizowane poczucie bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo ontologiczne, że na innych mogę polegać, że w momencie, kiedy mi jest źle, to ktoś mnie słyszy, ktoś to słyszy, widzi i reaguje, nie tylko słyszy i mówi, a ryczy zawsze, tylko ryczy, coś się dzieje, muszę się dowiedzieć, co się dzieje, muszę ten problem rozwiązać. Muszę być na każde zawołanie, muszę rozwiązać i zaspokoić potrzeby dziecka, drugiego człowieka. I to bezpieczeństwo ontologiczne, zdaniem badaczy oraz badaczy z kręgu Axela Honneta, ale także psychoanalityków, którzy tę teorię znakomicie rozwijają. Zdaniem badaczy to bezpieczeństwo ontologiczne jest podstawą naszej dojrzałości, jest podstawą naszej zdolności do dojrzałej miłości. To bardzo ważne. Okazuje się, że jeśli w dzieciństwie nie zbudowaliśmy w relacji z jakąś bliską osobą, takiego bezpieczeństwa ontologicznego, takiego absolutnie bezwarunkowego, niepodważalnego przeświadczenia, że mogę na kimś w tym świecie polegać, że mogę na nim polegać bezwarunkowo, że jest zawsze, że zaspokoi moje ważne dla mnie potrzeby, bez oceniania, bez wartościowania, że jest, będzie, jeżeli tego nie wytworzymy u dziecka, tego bezpieczeństwa ontologicznego, to nie ma szansy na to, żeby w dorosłości ten człowiek umiał budować dojrzałe relacje, dojrzałą miłość, a nie miłość neurotyczną. Wiecie Państwo, jaka jest różnica między miłością dojrzałą a neurotyczną? Pisał o tym Fromm i jego zdaniem miłość neurotyczna jest wtedy, kiedy mówię, kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Znamy wiele relacji, wiele związków opartych na regule kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Strasznie dużo w wychowaniu mamy takich podpowiedzi, kogo to sobie mamy znaleźć na życie, co ten ktoś musi nam załatwić, zagwarantować. Te wszystkie stereotypy o roli mężczyzny, jak to trzeba dobrze wyjść za mąż, żeby, nie wiem, mężczyzna zapewnił kobiecie byt, luksus, zaspokojenie jej różnych materialnych potrzeb, sprowadza potem wyobrażenie nasze o relacji do takiej neurotycznej miłości. Kocham Cię, bo Cię potrzebuję,
potrzebuję Twojej złotej karty kredytowej, potrzebuję Twojego samochodu, potrzebuję Twojej pozycji społecznej, potrzebuję społecznej Twojej pozycji nie tylko ze względów materialnych, ale także takich właśnie uznaniowych, no, ogrzeję się w świetle Twojej pozycji, podepnę się pod Ciebie i w Twoim blasku będę świeciła. To zdaniem Fromma jest miłość neurotyczna i zdolni do takiej neurotycznej miłości, a nie zdolni do innej, są ci, którym nie zagwarantowano w tej pierwszej relacji uznania, w tej sferze uznania pierwszej, w sferze rodziny, owego bezpieczeństwa ontologicznego. Z jakiegoś powodu są takie koncepcje, znam takie koncepcje, znam takich ludzi, znam takie badania, z których wynika na przykład, że dzieci, które płaczą, małe dzieci, które płaczą, no to grymaszą, kapryszą, no se płaczą, popłaczą i przestaną, trzeba im dać się wypłakać, nie trzeba na każde piśnięcie przybiegać. Różne ciocie, różne doradczynie, kiedy się bierze dziecko przy każdym piśnięciu na ręce, mówią, to wszyscy Państwo słyszeliście, no noś, całe życie tak będziesz nosiła, jakby to najmniej wyobrazić sobie, że 18-latek, któremu coś jest, zechce, żeby mamusia go wzięła na ręce, prawda? Jakaś bzdura. Ale no, mnóstwo jest takich przekazów, żeby nie rozpieszczać, żeby nie być nadopiekuńczym rodzicem, to jest na inny wykład, bo jest to dla mnie niezwykłe uproszczenie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o relacje oparte na miłości, nikogo nie można kochać za bardzo, nie ma żadnej miary miłości. Nie można powiedzieć, że ktoś kogoś kocha za bardzo. To, co my nazywamy nadopiekuńczością, to jest inny problem. To często jest nadkontrola, nie nadopiekuńczość. Nie można się za bardzo opiekować, ani za bardzo kochać. Można po prostu pomylić miłość z kontrolą i to jest już zupełnie co innego. Ale właśnie ta miłość neurotyczna bierze się z deficytu tego bezpieczeństwa ontologicznego, które jest podstawą relacji uznania i które buduje się w tej pierwszej sferze uznania, w sferze rodzinnego życia, w obszarze rodziny. Miłość neurotyczna to kocham Cię, bo Cię potrzebuję. Miłość dojrzała to potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Potrzebuję Cię, bo Cię kocham to zupełnie inne zdanie. Słyszycie Państwo to sami. Potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Kocham Cię bezwarunkowo. Kocham Cię wtedy, kiedy jesteś młoda i piękna. Kocham Cię wtedy, kiedy jesteś stara i piękna już byłaś. Kocham Cię wtedy, kiedy jesteś spełniona zawodowo i zdrowa i zadowolona. Kocham Cię także wtedy, kiedy jesteś smutna i kiedy tracisz pracę i kiedy masz problemy. I kiedy chorujesz, i kiedy masz katar, kiedy źle wyglądasz. I to, ta dojrzała miłość, zdaniem badaczy zespołu Axela Honneta, ale również zdaniem psychoanalityków, jest możliwa tylko wówczas, kiedy relacje w sferze rodziny, te relacje intymne, zbudujemy na podstawie bezpieczeństwa ontologicznego. Kiedy potrafimy wyposażyć swoje dziecko, zapewnić mu owo bezpieczeństwo ontologiczne. Druga sfera uznania to jest sfera praw. To jest sfera praw, przepraszam bardzo, ale wszedł tu mój pies. Może wyjdzie. Druga sfera uznania to jest sfera praw. To bardzo ważna sfera, bardzo ważny obszar uznania, którym również, tak jak w tej pierwszej rodzinnej, może dojść do deficytu. Do deficytu tutaj w tej pierwszej sferze dochodzi wówczas, kiedy nie mamy owego bezpieczeństwa ontologicznego, kiedy z jakiegoś powodu nasi najbliżsi nie pokazali nam, że każda moja potrzeba
jest dla nich ważna i będzie zaspokojona i tworzy się ta symbiotyczna relacja. I później dopiero powolutku z tej symbiotycznej relacji przechodzimy do relacji partnerskich, do relacji równowagi, ale opartych na tej dojrzałej, prawdziwej, bezwarunkowej miłości, nie miłości neurotycznej, tej miłości kocham cię, nie tej miłości kocham cię, bo cię potrzebuję, tylko potrzebuję cię, bo cię kocham. I w tej drugiej sferze uznania musimy wyposażyć, zapewnić w tej relacji, w tej interakcji z drugim człowiekiem, musimy go zapewnić, że przypisujemy mu zdolność do wydawania sądów moralnych. A więc, że dajemy mu autonomię moralną, autonomię moralną. A więc, że uznajemy go za zdolnego do tego, żeby sam, już bez naszej podpowiedzi, bez naszej kontroli, mówił, co jest dobre, co złe, odróżniał dobro od zła. Uznanie, że ludzie są zdolni do podejmowania etycznych decyzji, decyzji opartych na wyborach, w które wpisane jest zdolność do odróżniania dobra od zła, jest podstawą uznania w sferze prawa. Nie chodzi tu o takie prawo formalne, skodyfikowane, chodzi tylko o to zdanie, jesteśmy wszyscy równi, mamy prawa, nikt nie jest lepszy ani gorszy. Mamy prawa, umiemy z nich korzystać, reguły, normy świata społecznego są po to, żebyśmy umieli się nimi posługiwać, żebyśmy dokonywali wartościowania w swoim własnym imieniu i w oparciu o własne systemy wartości, bez podejrzliwości, że zrobimy coś złego, że nie dajemy rady. Zobaczcie Państwo, jak ważna jest sfera prawa, jak ważne dla ludzi jest to, żeby byli równi wobec prawa, jak się wtedy czują uznani, jak się wtedy czują dowartościowani, jak czują się upełnomocnieni. Jeśli wymyślono najgorszą karę, najgorszą karą, jaką karze się przestępców, jest pozbawienie ich praw obywatelskich. Nie każdy osadzony jest pozbawiony praw obywatelskich. Cała masa ludzi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za różne karalne czyny, dalej dysponuje prawami obywatelskimi. Pozbawienie kogoś praw obywatelskich jest już absolutną karą, bo to znaczy, że my jako wspólnota uznaliśmy, że ty jesteś niezdolny do wartościowania, że ty nie podejmiesz dobrej decyzji, nie odróżnisz dobra od zła, nie jesteś w stanie, sam my musimy za ciebie decydować. A więc ta autonomia moralna, przyznanie, że tak, jesteś zdolna sama, ja ci ufam, ja wierzę, ty my wspólnota, ja twój partner w relacji, a twój partner w interakcji. Wierzę, jestem przekonana o tym, że podejmiesz słuszną decyzję, że umiesz odróżniać dobro od zła, że za twoimi decyzjami, wyborami stoi jakiś system akcjonormatywny, w którym cię wychowano, który jest systemem akcjonormatywnym, czyli systemem wartości obowiązującym w całej naszej wspólnocie. Więc jeżeli my wszyscy cenimy życie rodzinne, to dla ciebie rodzina też jest ważna. Nie będziesz z niej kpił, nie będziesz jej podważał, nie będziesz jej zagrażał przez to, czy masz rodzinę, czy nie. Ale po prostu szanujesz rodzinę. Jeśli dla nas wszystkich ważne jest zdrowie, no to nie będziesz zagrażał zdrowiu drugiego człowieka. Nie będziesz przeciwko temu zdrowiu występował, bo ono jest tak samo ważne dla ciebie, jak dla całej wspólnoty. I potrafisz podejmować tego typu decyzje i potrafisz być człowiekiem godnym uznania też w sferze praw. A więc przyznanie innym autonomii moralnej jest takim warunkiem uznania w tej sferze prawa. I trzecia sfera to jest sfera naszej wspólnego działania, rynku, pracy, solidarności, gospodarki czy aktywności, można ją bardzo różnie nazwać. To jest ta sfera, w której my się musimy dowiedzieć od innych ludzi, że jesteśmy wartościowi, że to, co my możemy dać wspólnocie,
nasze możliwości, talenty, nasza praca, nasza aktywność, nasz wysiłek jest ceniona, jest potrzebna, jest uznana. A więc najpierw jesteśmy uznani za tych, którzy mogą artykułować swoje potrzeby i te potrzeby są ważne, a inni ludzie są po to, żeby je zaspokajać. Po drugie, w drugiej sferze, potrzebujemy innych ludzi, żeby nam pozwolili na autonomię moralną, żeby najpierw wprowadzili nas w świat wartości, pozwolili nam te wartości uwewnętrznić, a potem już pozbawili, już nie kontrolowali, nie nadzorowali, nie dyscyplinowali, tylko żeby uznali, że my sami odróżnimy dobro od zła, że my żyjemy zgodnie z wartościami, które uwewnętrzniliśmy, a w trzeciej sferze uznania, w tej sferze solidarności, w tej sferze gospodarki, tej wspólnej aktywności, potrzebujemy innych, żeby nam powiedzieli: dobrze, super gotujesz, świetnie, że gotujesz, bardzo cię za to cenimy, uwielbiamy twoje obiady, robisz super ciasta, lubimy je jeść, dają nam radość, albo jesteś świetną nauczycielką, dzieci cię lubią, rodzice są spokojni wtedy, kiedy zajmujesz się ich dziećmi, robisz coś dobrego, pomagasz dzieciom w rozwoju, organizujesz dzieciom warunki do rozwoju. Jesteś dla nas wartościowa, jesteś dla nas użyteczna, cenimy cię za to, co robisz, cenimy cię za to, co umiesz. To są relacje uznania w tej trzeciej sferze, w tej sferze wspólnego działania. I teraz, proszę Państwa, oczywiście możemy mówić w tych trzech sferach, analizując relacje uznania, możemy mówić o tym, że uznanie jest potrzebą, my wszyscy potrzebujemy uznania w obszarze rodziny, w obszarze autonomii moralnej, czyli prawa, i w obszarze gospodarki, aktywności wspólnotowej, społecznej, użyteczności. Ale nie tylko potrzeba uznania jest ważna i zaspokojenie tej potrzeby poprzez relacje z innymi ludźmi. Ważne jest także zjawisko odmowy uznania. Proszę Państwa, odmowa uznania oznacza pogardę. Wtedy, kiedy nie chcemy zaspokajać czyichś potrzeb, jesteśmy na nie głusi w sferze rodziny, albo odmawiamy komuś praw, tak jak się kobietom odmawia praw. Odmawianie kobietom praw, restrykcje wobec kobiet i ich decyzji prokreacyjnych nie oznaczają tego, znaczy, co one oznaczają, te restrykcje? One są właśnie odmową uznania. Każde prawo, które jest skierowane przeciwko wolnościom kobiet, zakłada w języku teorii uznania, że się odmawia kobietom zdolności podejmowania sądów moralnych. Jakby trzeba było kobiety kontrolować, jakby trzeba było na nie narzucić jakieś straszne prawo, bo bez tego prawa to kobiety nie odróżnią dobra od zła. Bez tego prawa kobiety nie wiedzą, że życie jest święte. Kobiety nie będą chroniły życia. Kobiety nie będą chciały życia, dawać życia. No to jest, proszę Państwa, w języku teorii uznania niezwykłe doświadczenie pogardy. Odmowa uznania w sferze prawa, czyli założenie, że ktoś jest niezdolny do wydawania sądów, autonomicznych sądów moralnych, czyli że ja sama nie odróżniam dobra od zła, za mną musi stać 7 panów w garniturach, którzy najczęściej wypowiadają się na temat moich praw, to jest doświadczenie pogardy, to jest traktowanie mnie z pogardą, bo ja umiem odróżniać dobro od zła i trzeba mi zaufać, trzeba mnie uznać w tej sferze i uznać, że ja podejmę autonomiczną, dobrą decyzję, że moimi decyzjami, moimi wyborami kierują względy aksjologiczne, kierują te wartości, które są ważne dla całej mojej wspólnoty, której jestem częścią. A więc potrzeba uznania to jedno i to, że powinniśmy tę potrzebę zaspokajać, ale odmowa uznania prowadząca do pogardy jest sytuacją nie do zniesienia. Staje się problemem grup społecznych, którym tego odmawia się uznania. Taka sytuacja spotkała nauczycieli podczas strajku. Nauczyciele podczas strajku
dowiedzieli się, że są traktowani w tym kraju z pogardą. Niestety, w tej trzeciej sferze uznania, w tej sferze aktywności, pracy na rzecz wspólnego dobra, w tej trzeciej sferze uznania nie mamy innych sposobów, albo mamy niewiele lepszych, niż gratyfikacja za pracę. To gratyfikacja za pracę jest formą uznania. Pracujesz, a ja ci proponuję takie wynagrodzenie w naszym społecznej umowie, w oparciu o społeczną umowę, za tę pracę jest taka gratyfikacja. Jeżeli jest zawód społecznego zaufania, zawód, o którym się mówi misja, zawód, jak teraz widać, w sytuacji społecznej izolacji tego, że jest edukacja zdalna tak trudny, rodzice małych dzieci płaczą, że dzieci w wieku szkolnym, że cały czas z nimi się uczą. No tak. Bo w szkole uczą się z Państwa dziećmi nauczyciele. I teraz nagle to, za co nauczycielom społeczeństwo nie chce płacić, traktuje ich z pogardą, ponieważ ich wysiłek, ich praca nie jest wartościowana wysoko, tylko bardzo nisko w tym społeczeństwie. A wtedy, kiedy się o to upominają, to spotykają się z pogardą, to teraz rodzice zamknięci ze swoimi dziećmi w domach, odrabiający z nimi bezustannie lekcje i biorący na siebie cały trud edukacji, mogą doświadczyć tego, czego na co dzień doświadczają nauczyciele. A więc odmowa uznania, a więc jakaś gratyfikacja niższa niż byśmy oczekiwali, czy różne inne formy odmowy uznania wobec jakiejś grupy społecznej, jakiejś grupy zawodowej, oznacza doświadczenie pogardy. Kiedy jesteśmy spójni, szczęśliwi, zadowoleni, kiedy się możemy realizować, kiedy czujemy się właśnie częścią wspólnoty, kiedy możemy budować nasze pozytywne samoodniesienia, czyli poczucie własnej wartości, no wtedy, kiedy mamy uznanie w tych trzech obszarach. W rodzinie, oparte na bezpieczeństwie ontologicznym, w sferze praw, gdzie nie musi ktoś stać mi za plecami podejrzliwie i mnie kontrolować i dyscyplinować, obym ja tylko nie zeszła na drogę niecnoty i nie umiała odróżnić dobra od zła. I w sferze wspólnej aktywności, w sferze pracy, w świecie gospodarki, w tym opartym na solidarności świecie, gdzie docenia się możliwości każdego z nas. Każdy ma jakieś możliwości i każdy te swoje możliwości chciałby ofiarować wspólnocie. Tak wymyśliliśmy relacje społeczne. I teraz powinniśmy stworzyć takie warunki, żeby możliwości każdego, kucharza, pielęgniarki, pani salowej, kierowcy, pani w kiosku, która dzisiaj w pandemii w tym kiosku siedzi i sprzedaje nam mimo ryzyka gazety i chirurga, i lekarza, i nauczycielki, każdego z nas, żebyśmy docenili to, co ci ludzie wkładają do wspólnoty, to robią dla dobra wspólnego. To jest uznanie w trzeciej sferze uznania. I dopiero jak połączymy te trzy sfery uznania ze sobą, dopiero wtedy, kiedy w tych trzech sferach uznania czujemy, że inni ludzie gwarantują nam i bezpieczeństwo ontologiczne, i autonomię moralną, czyli prawa do wydawania sądów moralnych, i gwarantują nam poczucie użyteczności, szanują nas za to, co robimy, nie mówią, a ty marginesie społecznym, a ty, to jest nieważna praca, a tam jesteś nauczyciele, to przecież wiedza jest wszędzie, możemy sobie bez nich poradzić. To jest doświadczenie pogardy. Dopiero wtedy, kiedy w tych wszystkich sferach uznania ono się pojawia, w relacji ze wspólnotą i w relacji z innymi ludźmi, my możemy czuć się szczęśliwi, możemy czuć się spełnieni, możemy czuć się zadowoleni i możemy budować naszą tożsamość, czyli nasze poczucie zakorzenienia w świecie na takich bardzo mocnych, bezpiecznych podstawach. Możemy czuć się w tym świecie u siebie, możemy czuć się w nim dobrze, a nie czuć się bezustannie zagrożeni jak chorągiewka na wietrze przez innych machana. Proszę Państwa,
Zaczęłam od aktualnego czasu, włożyłam ten wykład w taki wymiar temporalny, orientacja temporalna to orientacja czasowa, w taki wymiar związany z teraźniejszością, z pandemią. No ta pandemia w odniesieniu do uznania pokazała. No po pierwsze pokazała, że nie wszyscy w tych domach jesteśmy bezpieczni. Obnażyła skalę przemocy domowej, która rozkłada się nieco inaczej w normalnych czasach, kiedy sprawcy przemocy nie są bezustannie ze swoimi ofiarami zamknięci pod jednym dachem. Pojawili się nowi sprawcy, ponieważ ta sytuacja jest trudna. Ona jest trudna dla każdego. Ona jest trudna psychologicznie, bo to jest izolacja. To jest utrata tych konwencji codzienności, tej rutyny, która daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Codziennie wstaję, codziennie wiem, o której godzinie, szykuję się w taki, a nie inny sposób, jadę do pracy, tam mam moje biurko, moje koleżanki, jest pewien rytuał tego dnia. To wszystko zostało wywrócone, to wszystko zniknęło, więc nikt z nas nie czuje się bezpiecznie. Ci, którzy mają problemy emocjonalne, ci, którzy sięgają po przemoc, wtedy, kiedy po agresję słowną, psychiczną, psychologiczną, fizyczną, wtedy, kiedy nie radzą sobie z emocjami, teraz robią to częściej. Pojawili się nowi sprawcy, jak mówię. A więc to poczucie bezpieczeństwa zmalało. Poczucie bezpieczeństwa zmalało i to jest ogromny problem. Pojawiły się różne telefony, pewne działania społeczne, zorientowane na pomoc w takich sytuacjach. Ale to jest właśnie jeden z wymiarów tego współczesnego, aktualnego dzisiaj w czasie pandemii zagrożenia relacji uznania w tej pierwszej sferze bezpieczeństwa ontologicznego. W rodzinie, w życiu rodzinnym. W drugiej sferze naszych zdolności do wydawania autonomicznych sądów. No proszę Państwa, to nam ograniczono, my się na to zgadzamy, zrobili to eksperci, zrobili to lekarze, ale no bardzo trudno jest funkcjonować z takim deficytem uznania, że oto nie ja decyduję, kiedy wsiadam w samochód, gdzieś jadę i dokąd jadę, tylko o tym decydują rządzący, o tym decydują rozporządzenia. Ja rozumiem, że to dla mojego dobra, ale zaczynamy dyskutować, zaczynamy to kwestionować. Czy naprawdę dla mojego dobra nie mogę wejść do lasu? Czy naprawdę dla czyjegoś dobra dziecko 17-letnie może wyjść tylko z opiekunem z domu? Jakie to jest ograniczenie nagle, jakie to jest podejrzenie, że nie jest w stanie ono takich decyzji podejmować? Ale ta sytuacja pandemii ujawniła w wielu miejscach, i wiem to od wielu swoich znajomych i od nauczycieli różnego szczebla szkół, ale również od pracowników uczelni, że w tej sferze uznania wszyscy możemy czuć trochę deficyt, bo nagle się okazało, że pojawiła się potrzeba kontroli i dyscyplinowania nas w sytuacji, w których nigdy takiej kontroli nie było. O co mi chodzi? Jestem nauczycielem akademickim i nie przypominam sobie, jestem profesorem tytularnym, nie przypominam sobie, żeby ktoś kontrolował, czy odbywam seminarium magisterskie. Żeby ktoś wszedł do mojego pokoju, w którym spotykam się z seminarzystkami i to sprawdził. Oczywiście ja wiem, że mam się wywiązać z tego obowiązku. I na tym polega uznanie w tej sferze prawa, że inni wiedzą, że ja wiem i że ja zrobię wszystko, żeby moi studenci dokończyli pracę magisterską, zrobili ją jak najlepiej potrafią. Pomogę jak mogę. 40 lat pracy w zawodzie polegało na tym, że ktoś mi zaufał, że będę prowadziła zajęcia najlepiej jak umiem. Co pokazuje pandemia? Co się stało? Rozumiem, z przeróżnych proceduralnych względów pojawiła się kontrola. Pojawiła się potrzeba kontroli i pytam, czy aż w niektórych miejscach, wiem o tym z Polski, ta potrzeba kontroli w szkołach podstawowych, średnich jest tak duża, że ludzie
poczuli deficyt uznania w tej sferze praw. Tak? Oto dotąd ktoś tak nie sprawdzał, a ta kontrola jakby ma u swoich podstaw takie założenie, że wszyscy oszukują, że ludzie nie wiedzą, co do nich należy, że ludzie nie rozumieją, na czym polega ich praca i że tę straszną sytuację izolacji społecznej i pandemii potraktują jak urlop, wakacje, będą się cieszyli, osiedzę sobie w domu. Nie słyszałam o jednym człowieku, który by powiedział, że cieszy się z tej izolacji, że super, że jest w domu. To są bajki celebrytów. To są bajki celebrytów, którzy opadają, jak jest świetnie, mam nareszcie dużo czasu. Nie, bo to nie jest czas darowany, to jest po prostu izolacja społeczna, to jest przymus związany z sytuacją trudną, z sytuacją zagrożenia. Wobec czego deficyt uznania w sferze praw polega na tym, że nie dość, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia wszyscy w takim samym, to jeszcze ktoś stwierdził, że trzeba nam trochę ograniczyć autonomię moralną poprzez nadmierną kontrolę. I mnóstwo osób, z którymi rozmawiałam, które do mnie wysyłały na ten temat maile czy dzwoniły, mówią o tym na każdym poziomie kształcenia, w szkole wyższej rzadziej, ale także w niektórych uczelniach, oczywiście tylko w niektórych, ale i w szkołach ludzie mają takie poczucie nadkontroli, u podstaw której to nad kontroli jest przeświadczenie, że mi nie warto zaufać, że ja nie wiem, co do mnie należy, że ja ten czas jakoś wykorzystam, jakoś przedsłaniakuję. No to jest naprawdę doświadczenie pogardy. To jest odmowa uznania w sferze praw. I w tej trzeciej sferze, co mogę dać wspólnocie, jak mogę moje talenty, moje możliwości, moje umiejętności, jak się mogę z nimi podzielić, no to wszyscy, proszę Państwa, wszyscy solidarnie prawie, no poza lekarzami, poza tymi, którzy pracują, którzy świadczą dziś tymi kurierami, sprzedawcami, całą służbą zdrowia, to większość przedstawicieli innych zawodów no, pracuje zdalnie, czyli jakby musi sama dla siebie potwierdzać swoją użyteczność, swoją przydatność, a więc sami, no, sami sobie nie zapewnimy uznania. Uznanie jest relacją. Ja tak bardzo się cieszę wtedy, kiedy mam wykład tutaj online, kiedy mam poczucie, że no, coś daję, coś robię, że to jest komuś potrzebne, że to jest ważne. To jest naprawdę niezbędne do tego, żeby w tej trzeciej sferze poczuć uznanie. A więc deficyt uznania, deficyt relacji uznania albo odmowa uznania w czasach pandemii, a więc dzisiaj, to jest coś, czego doświadczamy wszyscy, nagle wszyscy, nie z niczyjej winy, nie z powodu jakiejś złośliwości, jakichś złych nastawień, tylko sytuacja społeczna, no tak właśnie została skonstruowana przez przypadek, jak to zwykle bywa, przez nagły, niespodziewany wirus. I miejmy tego świadomość, że to jest wspólny los, to jest los podzielony. Uznanie, które jest relacją, uznanie, które jest interakcją, które jest nam jak powietrze potrzebne do życia, staje w tej chwili pod ogromnym znakiem zapytania, bo mamy mniej okazji do jego doświadczania. Wszyscy, kobiety, mężczyźni, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Każda z tych grup ma swoje lęki, swoje obawy, swoje ryzyka, które były nieoczekiwane. Wszyscy coś stracili, więc każdy ma poczucie straty. Kto stracił jubileusz, ja planowałam jubileuszową konferencję. Jubileusz się ma raz w życiu. Nie będzie tej konferencji, nie przyjadą przyjaciele, nie będzie jubileuszu. Każdy z nas, oczywiście to się wobec pandemii może wydawać drobiazgiem, ale życie się składa z takich drobiazgów. Wszyscy doświadczamy jakiejś straty w takim wymiarze biograficznym. Więc miejmy tego świadomość, spójrzmy na siebie z życzliwością i wyciągnijmy lekcje. Z każdej sytuacji trudnej można wyjść wzmocnionym. Piękna książka polskiego psychologa
Kazimierza Dąbrowskiego, dezintegracja pozytywna, dotyczy procesów opisywanych przez psychoanalityków na całym świecie, a mianowicie tego, że każdy kryzys może być rozwojowy, że każdy kryzys, każdą traumę, każde zdarzenie krytyczne można zamienić w coś pozytywnego, że każde zdarzenie krytyczne, każdy kryzys ma w sobie potencjał rozwojowy. Ja jestem pewna i mam taką nadzieję, że to, co się dzieje z nami dzisiaj, ma ogromny potencjał rozwojowy i wszyscy wyjdziemy z tego mocniejsi, mądrzejsi, bardziej refleksyjni i tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.